Halo, halo, hej, siemano wszystkim ludziska, z tej strony Hadesiak, razem mną jest GILATHISS. Hej, czy witajcie z tej strony GILATHISS. Tutaj przynajmniej się stoję. Tak. Dobra, więc ta Krystian chciał pójść bufalo oswoić dzisiaj. Ja chciałem pójść oswoić sobie wspaniałego baboła, ponieważ chciałbym sobie na nim pojeździć. I myślę, że któryś bawoł już powinien sobie tutaj na śmiało dorosnąć. Tak, nie ma tu królika jakiegoś może w okolicy? Gdzieś będzie na bank, masz na prawo. Czekaj, czekaj. Który jego domek może być? Na prawo, Będę zgadywał, że to ten. Nie, to nie jest ten. Idzie do tej obok ciebie. O Boże, weź go zagoń. Widzisz, mówiłem ci, że to nie ten. Dobra, zapomniałem, że one się mnie nie boją. O, mamy już dużego waboła. No i tak, z tego co wiem, możemy mu dać to. Co ty mu dałeś? Chawę. A. Ty faktycznie dasz się mu dać trawę. Ale nie dawaj mu w tym momencie, kiedy ja, halo. Nie, tak. Nie wiem, ile on tego w ogóle potrzebuje, więc dam mu kilka sztuk. Nie, widzisz, drzewo się tam zapala. Widzę. Dam mu kilka sztuk i spróbuję go... To ja idę kulików szukać. O. Halo! Jawol! Jecha! Ty nim kierujesz? No, kto inny? No nie, no może on sam jeździ. A to chodź, przetestujemy go od razu. Na czym? Na drugich Już mu się nie podoba. Ja chcę na niego nim pojeździć. Wow! Czemu on taki mały? No bo się zmniejszył do moich rozmiarów. Boże, jaki ty gruby jesteś, że on taki wolny. Patataj, patataj, uhu. Boże. Chcieliśmy jeszcze oczywiście pójść sobie na tego, jak on się nazywa, na... Tutaj do tego dolnego dołka będzie leciał. Właśnie wiem, ale jakiś grubas zaparkował się na nie tym miejscu. Dobrze, mam mapę? Tak? Tak miałem mapę? Tak? Tak miałem mapę. Dobra. Jeszcze 3. A po co ci króliki? No bo chcę zrobić tą maszynkę do... Palę się. Zbieraj kupę. Chcę zrobić maszynkę w końcu do magii. Na górze był królik. Do tego królików potrzebujemy. Wiesz co, ja bym ci pomógł. A nie, ja mogę zrobić pułapkę. Wiesz co, to ja pójdę w swoją stronę. No potrzebujemy, jak ten się da złapać, to jeszcze 2 króliki. Dobra, jeszcze 2 króliki. Tu jest dużo bufalo, wiesz? No ja też mam dużo bufalo, wiesz? O, mam kolejnego królika, znaczy muszę go złapać. Dobra, teraz tak stanąć. O, nie złapał się, kurde. Halo, dlaczego pan królik... Ej, czyli w sumie, żeby bufalo mógł walczyć, to trzeba mu inne siodło zrobić, jak rozumiem. Tego co rozumiem, to chyba jest war saddle. Coś mnie pykało, panie tych królików. Ale zawsze można takiego podwieźć, nie? A to jest twoja ta... Co? To jest twój dołek, dobra. Nie, bo tak mówię, czemu ten królik się nie chce złapać, a to nie jego dołek był. Słuchaj, masz jakiegoś królika, czy nie? Wiesz co, w chwili obecnej nie. No bo ja chyba ostatniego łapię. Dokładnie tak, złapałem ostatniego. Fajnie. Boli mnie to, że HP mi spada. Mam jednego królika, jakbyś chciał. HP mi spada. Okej, no spoko. Zebrałeś tam tego bufalo, czy nie? Nie, ale HP mi spada i umrę. Czemu umrzesz? No bo mam jeszcze 20 HP. Aha, to fajnie. Jakby ktoś w ogóle z was wiedział, to byśmy się chętnie wiedzieli, dlaczego... O, też, biegnij do mnie na to skrzyżowanie, żeby pozbierać króliki. Chętnie się dowiemy, dlaczego mi na przykład spada sanity. Halo, Krystianie. Zbieraj króliki po mnie. Gdzie są te króliki? Halo. Halo, gdzieś tam są. Nie, to nie, to ja chcę swój plecak. Nie ma królików. Ej, ale dlaczego miałem 50 coś stopni? Nie powinno mi HP spadać. 3 króliki. Not się robi. 3? No dobra, no pół biedy, ale kurde, ej. Nie podoba mi się. 3 króliki. Nie wiem, co się stało z resztą. No nie wiem, no... Powinien być jeszcze jeden. Dobra, schowaj je do skrzynki, pójdziesz się po jeszcze jednego. Ale... Kurde, no... Nie wytrzymam tego lata. Nie podoba ci się, co? Nie podoba mi się to lato, no naprawdę. Okej, zima jest fajna, bo ja nie marznę, tak? Ale de facto lato to jest już przegryw. Ja to mogę rozpalić, kupą mogę rozpalić chociażby. Nie wiem, proszę mnie wstać. Proszę cię wstać? Tak. To jest ostatnie nasze serce, proszę. Tak? To ja muszę po itemy jeszcze wrócić. Części temu twoich mam. Proszę mi je dać. Mam królika. Jeden królik. Możemy ci królika w pupę. Drugi królik w pupę. Trzeci królik w pupę. Skąd ja w ogóle mam tyle sanity? Czy ja cię przez to, że cię wskrzesiłem? Nie wiem. No daj mi, zadaj mi w pupę więcej itemów. Nie wiem, co ci mogę jeszcze włożyć. No moje itemy najlepiej. W sumie. Nie mam już nic takiego. Okradł mnie, okej. A tu jest twoja latarnia na pewno. Oj, tu jest twój kloc. Mój klocek? Tak, twój klocek. O, jest mój klocek. Fajnie. Możesz się schłodzić. Mogę się schłodzić, jeśli byś chciał, tak. A ja wiesz co zrobię taktycznego, myślę? Nie wiem. Dam sobie w pupę dwa razy. Dasz sobie w pupę? Tak, dam sobie w pupę dwa razy, żeby mój ogólnie... serdeczny przyjaciel mógł sobie jeszcze ginąć. Ten prehistoku coś tam będzie można zrobić. Tak. Zaraz będzie można zrobić. No dobra, czyli brakuje ci tylko jednego królika. Jednego królika, ja idę po itemy. A ty mógłbyś złapać kulika. No dobra, to ja złapię kulika. Przynajmniej postaram się. Dobra, ja biegnę po mojej itemy. No tak, ja to sobie zdrowie odładowuję. Biegnę twardo po itemy. To jest o tyle dobre, że ja teraz co noc będę mógł sobie tutaj spać w sumie. Odładować zdrowie i tworzyć sobie nowe te przedmioty. No tak, to jest plus na pewno. Póki lato się nie skończy, to ja myślę, że ja będę ginął mocno. No w sumie musiałbyś cały czas być w bazie i... No i musiałbym tam siedzieć, nie? Przy tym ognisku. Musiałbyś patrzeć na swoją zbroję. Dobra, tutaj nie zbroję, co ja temsy. Mam... A ja mam tu dwa króliki jeszcze, dobra, czyli... Leżą tam? W plecaku były. A, to dlatego ich nie widziałem. Ale podnosiłeś plecak. Znaczy podnosiłem plecak, ale stwierdziłem, o to twój plecak to nie będę podnosił. Ale powinieneś mieć moją zbroję w ogóle. A ja wrzuciłem ją do ognia. Aha. Miała 14% i stwierdziłem, że... A dobra, nie potrzebujemy tego. W ogóle nie, stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy już moda na razie na te drzewka i tak dalej, więc nic nie odrasta. Ja idę pójdę w sumie po świnki i będę ścinał sobie te drzewa. Liczymy na to, że pojawi się jakiś end, bo chcielibyśmy sobie go chętnie na pewno by się... mogę zgasić to ognisko jakoś? Chyba nie. Jakbym wsadził kostkę lodu, to bym ten... To by się mógł zgasić? Słabo. Czemu? No zwykłe ognisko wolę zgasić w sumie. Nie wiem, no jak chcesz, ty tam możesz robić sobie co chcesz, jak najbardziej. Czy to jest to? No nie. Czy ja wilki słyszę? Czy ja... Nie. Nie masz mojego silka przypadkiem? Mam 5. Czemu jest jeden świnek tylko? O nie, 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 nie! Krystianie, mamy problem. To jest? Jest mała szansa, że spali nam się cała... Dobra, może nie cała, ale większość... No nie, no namiot się podpala. Nie, nie pal się! Dobra, zgasiłem go. I wilki już tu są, nie, świnka. Gaś to, nie, 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 przestań, proszę przestać. HP mi spada jeszcze, co? Nie mam... Bije cię. Zapalający... O nie, 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 proszę mnie zostawić. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Najgorsze jest to, że... Dobra, idę do pająków. Idź do pająków w sumie. Idę do pająków. Nie, nie, ty tylko tu nie bij teraz. Dobra, chodźcie, 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 taś, 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 taś. Tak, jak ginie, to się podpala. Tak? Nie. Dobra, pająki do ataku! Pająki! Mam nadzieję, że to się nie przeniesie na drzewo. O Boże! Tam postara się nie spalić nic. Staram się, żeby się nie zapalił las, ale... Dobra, jest, pająki poszły, biją się z tymi, dobrze. Dobra, udało się coś ogarnąć. Znaczy zabiły tego zapalającego się już. Ja biję... Dobra, biję kolejnego. Ja zabiłem 3 podpalające. O, jak tu się pali. O, Red Gem tam jest. Wiesz, jak bardzo ocaliłem teraz nasz las? Nie wiem. Ten duży? Bardzo. Tak. To dobrze, Krystianie, cieszę się. Okej, Silka chciałbym podnieść. To było tak bliskie. Aha, okej, pająki poległy mi. No dobra, trudno. Zostały przy pająkach 4 duże. To duże? No... wilki. Aha. Boże, tak. Niech sobie tam będą, spoko. Wiesz co, ja zabiłem 3 podpalające. Tak. Krystianie? Tak? Coś się spaliło w bazie? Nie. A, chciałem uratować itemy, wlazłem to i się... Dobra. Wskrześ mnie szybko. No, podniesiesz mnie może? No, podnieś mnie. Czemu? Ja przychodzę i się wszystko pali. Nie, tu już się krzak pali. To są kpiny jakieś, żarty sobie. Dobra, no nie pospalały się za bardzo te itemy, tylko skrzynki. To pół biedy. Ja. Wiesz, co jest najgorsze? Tak? Że potrzebujemy silku. Ja mam 5. Za mało jest na namiot. Potrzebujemy drewna, żeby pokować. No bo ja mam 1 silku, tak? Aha, no to widzę. No nie, no drzewo się podpala w lesie. No nie, tylko nie to. Nie, tu się wszystko podpala, no. Weź odpal tą, miałeś tą maszynkę zrobić. Nie miałem czegoś. A, nie miałem złota i kamienia. Aha, no to fajnie bardzo. Bardzo fajne lato. Tak, wszystko się spaliło. Lodówki się nie spaliły. Gdzie jest mój młotek? Dobra. To jest bardzo jeszcze do odratowania, bo my możemy zepsuć to młotkiem. I to wszystko będzie wylatywało, nie? Daj mi ten silk, który masz. Dobra, gdzie jest? Tu jest. Dobra. Spoko, spoko, to jest jeszcze do tam, wierzę w to. Nie, no jest okej na razie, nie? No, tak... To stabilnie jest nawet chyba. Dosyć stabilnie. Wiesz co? Chyba brakuje jednego silka do tego, więc... 6 chyba brakuje. Znaczy 6 chyba potrzeba. Ja mam 10. Nie no, 6 chyba jest na namiot. W której to zakładce było? Nie mam pojęcia. W survival? Tak, potrzebuję 4 patyków. Czy tu są gdzieś patyki? Mogę ci dać patyki, jakbyś chciał bardzo. Bardzo chcę. Bardzo chcesz? Chciałbym mój plecak, którego nie widzę. I ciemno się robi. Daj mi patyczki. Masz. Dobrze, dziękuję. Weź tu posprzątaj, tak żeby ten... Chyba cię coś... chodziło mi to, żeby przeniósł. No, czekaj, bo mi jest zimno. Ja muszę sobie tu gdzieś lampkę znaleźć, o. To znajdź sobie lampkę. Prop. Czemu tu królik śpi? Nie wiem. Proszę mi rozpal w ognisku. Tam se rozpal. Nie mam czym. A ty masz drewno, a ja bym chciał się uleczyć, bo ja nie mam życia. Czym byś chciał się uleczyć? No namiotem. A, namiotem byś chciał się uleczyć, dobra. Mógłbyś szybko rozpalić to ognisko jednak? Dziękuję. Proszę. I zgasić moją latarnię. Niech się nie marnuje. Okej, no, czyli... Wszystko się spaliło poza ptakiem w sumie. A. Okej, znaczy trzeba tego Alchemy Engine'a tylko odbudować, bo nie potrzebujemy Science Machine tak naprawdę. Trawy potrzebuję, a tu nie ma żadnej. Nightmare Fuel leży. A zastanawiam się, czy to tak nie, no samoistnie musiało się podpalić, bo przyszedłem i takie pali się i takie... Ale a co mam zrobić, jak już to jest ogniskiem, nie? Takie raczej nic. A próbowałem właśnie wziąć najważniejsze itemy, bo myślałem, że ten... Aha, nie mam miejsca. O, słyszę łapkę. Łapka, kanapka, mi zaraz będzie za gorąco. Coś do palenia? Kostka lodu? Plecak? Cokolwiek? Daj mi to mięsko. Oddaję ci to mięsko. Potrzebowałbym plecaka. No, no to są kpiny jakieś. Dobra, czekaj. Okay, jeden odbudowałem. W ogóle swoją drogą trzeba zgasić to ognisko, bo ja się tu upiekę. Mogę ci to podpalić. Dobra, zgasiłem. No, dobra, teraz tak. Ja wiem, po co pójdę. Ja wiem, o czym mówiliście, że zapomnieliśmy. O czym zapomnieliśmy? Zawsze o tym zapominam. O czym zapomnieliśmy? Ciągle o tym zapominam. O czym ciągle zapominasz? Bo jestem gałganem. Jesteś gałganem. Jestem go... O! Ale dowiem się co w końcu? Ej, ty coś paliłeś tutaj przy tym lesie? Czy co tu się stało? Jak nie? Bo tu jest tyle węgla, że to jest... No proszę przestać! Pewnie samoistnie się podpaliło. No tak. Ja nie wiem, jak na przykład mając w tej grze, powiedzmy, nie wiem, 500 dni, można mieć jakikolwiek las. To się wszystko samoistnie zjara. Nie, wiesz co, to jest raczej na zasadzie, że... Bo my nie wiedzieliśmy, nie? Bo tamte maszynki trzeba budować. Ale my nie wiedzieliśmy w sumie, że coś takiego się dzieje, taki proces, nie? Ale no ja ogóle... nie wiedziałem, że ty się samo z siebie podpala. No ja więc... też nie wiem. Słabo trochę. Mógłbyś, nie wiem, pozdobywać troszkę tego? O, tutaj proszę bardzo, tu ktoś mówił, że jesteśmy gałganami i nie zebraliśmy tego. Chestera. Chopera, tak, poszedłeś po Chopera. Poszedłem po ciebie. Szukam tutaj, czekaj, próbuję znaleźć. To jest dobre powiedzenie, że próbuję znaleźć mój plecak, ale on się chyba spalił. Nie, nie kpij murów, Boże gałganie. Nie wiem, czy twój plecak się spalił, szczerze mówiąc. No chyba się spalił. Ale wiesz co, mandrejki są, więc to jest plus jakiś. No one się nie upiekły chyba. Tak, w swoją drogą ja musiałbym nosić taką jedną przy sobie. Królik tu nas chodzi w bazie, też spoko. Cześć królik. Boi się mnie. W ogóle pan, takie jasno jest, ciemno jest teraz zarazem takie... nie mam dziwne. Młotka. Palą nam się uprawy, Damian? Nie, ja się palę. To ja się palę, a nie nasze uprawy. Musimy coś tu rozstawić, wiesz o tym? To coś mieliśmy rozstawić. Co rozstawić? No te dwa, ty potrzebujesz tych dwóch dudali, dwie części, 15 lodu. No. A nie mamy złota na to, nie mamy... No... Jest jeden złota. Tak, i jest jeden ten dudal, ale wtedy... Nie dudal, tylko wiesz, to coś. Ale wtedy musimy zrezygnować z prawdopodobnie Alchemy Engine na jakiś moment. Na razie jest to nam chyba niepotrzebne aż tak. W sumie. To postaw, bo ty masz to odkryte. Dobra, to tak. Tylko, że... Dobra, jakoś tu ale byś to musiał to postawić. Tych dudali. Masz to? Leży jeden tutaj. Leży jedno złoto i nie wiem, z czego się tam to robi dalej. Jeszcze jeden dudal jest mi potrzebny. No to tu nie dogadamy się. Potrzebuję 2 złota. Skąd ja ci je wezmę? Ty musisz iść i pozdobywać to złoto, bo ja się upiekę. No dobra, to masz, ja lecę. Nie, na razie to stawiam. No nie pal się, Boże. Gałganie. Widzę, że ci się podoba rozgrywka. Dobrze się bawię. No nie podpalaj się, no. Ale po tym przyjdzie jesień, najlepsza pora roku. Zima jeszcze jest też okej. Jest. W sumie wiosna też nie była zła. No było takie zamieszanie tam, ale wiosna przy tym to jest light. Po prostu mógłbym mieć codziennie deszcz żab. No dobra, może nie, bez przesady, ale... A nie, no dobra, deszcz żab nie był miły. Ale lepszy deszcz żab niż ten jednak. Niż ogień, prawda? W sumie, to jakby nie powiedzieć, to tak. Dobra, teraz tak. Dałbyś radę jakąś trawę dla mnie zdobyć? Nie. Mam dwie. Aha. To tak. A ile potrzebujesz? No chciałbym plecak mieć. A ile kosztuje? Plecak kosztuje chyba 6. Dobra, mogę ci dać. Mój poziom sanity, dobra, ja nie mam już sanity. Możesz iść spać. Proszę, najpierw chciałbym wykończyć moją pracę. Próbuję jednego złota, które tu gdzieś leżało, o mam. No, miam pulpeciki. Dobra, ja będę miał jednego, dam ci jednego mandrake'a, żebyś nosił go przy sobie. I 15 lodu, lód powinien być w lodówce, jest. Jest jeszcze jedno serce, okej. Gdzie to rozstawić teraz, to jest pytanie. Tutaj, patrz tutaj, żeby itemy nam się znów nie spaliły. Na środku mógłbym to rozstawić, jakbyś pozbierał te rzeczy tu. Ja myślałem, żeby tu postawić, przy skrzynkach bardziej. Ale to ma ogromny zasięg. Tylko, że musisz pozbierać te itemsy, a zaraz moja tu te itemsy. No, nie mam miejsca na nie. Aha. Dobra, to chowam do Chestera. Chester, dawaj mi tu. O, to jest mięsko dla mnie, okej. No dobra, już może dasz radę. To może idź spać jednak. Weź mi zrób coś do jedzenia. Odsuń się. Nie mogę tego, musisz zabrać jeszcze tego nitra. Dobra, zabrałem. Dalej nie mogę tego nigdzie tutaj postawić. Dobra, idź spać na razie, bo nie masz sanity. Nie pośpię, bo nie mam jedzenia. To zjedz cokolwiek, ja tu staram cię się, nie wiem, rozpalić chociaż. Weź zrób jakieś kulki na przykład. Staram się, ale muszę pilnować, żeby się nie ugotować. Dobra, lato jest nieprzyjemne, stwierdzam fakt. Nie lubimy lata. Nie lubimy lata, jest za gorąco. Jest? Testuję jakieś nowe jedzonko, nie wiem. O Boże, boję się. Ja też. Ja też. Polepszyłem ci humor? Nie. To dobrze. Więc recepta na moje lata w tej grze będą wyglądały tak. Coś idzie, łapki chyba. Łapki, kanapki. O, moja postać jest głodna. Dobra, zabiłem. Gotuje się coś tam. No czekam na to. Długo się gotuje. Ja nie wiem, co ty żeś za potwora tutaj wsadził do gotowania. Chyba kurczaka. Indyka znaczy. Nie mogę tego nigdzie tu postawić. Czego? No tego czegoś. To aż tak to jest ten duże? No jak widać najwyżej. No to mogę ognisko zwykłe przenieść. O! Aha. No dobra. Ło, patrz, indyka ci ugotowa. Dobrze, Krystianie. Może nie na noc na przykład. Jestem fanem decyzji taktycznych podejmowanych w tym odcinku. Nie wiem jak ty. Może nie tak, może sobie damy radę jakoś. Może. I w ciągu dnia można sobie odpalać. Moja postać jest głodna. Nie, ale nie odpalaj tego. 75 głodu, 20 zdrowia. Nie wiem, zrobiłem jakoś z indyka. Już obczaiłem jak to działa. To się odpala dopiero wtedy, kiedy jest pożar. Albo kiedy się coś zaczyna podpalać pewnie. No dokładnie tak. Dobra, więc to musi być cały czas podpalone. To jest bez dwóch zdań. W lesie zrobię nitrowe ognisko. Kolejne dwa dudale potrzebne. Do czego? Do Alchemy Engine. Fajnie. Wiesz co, bo ty masz tego Endothermic Fire odblokowane, nie? Mhm. Chodź, postawisz mi to przy tym. Ale to jest stałe, a stałe kosztuje więcej. Mogę ci postawić mniejszego na przykład. To chodź postawisz mi mniejszego, żebym pościnać. Ale poczekaj, to muszę mieć trawę, nie mam trawy. Czekaj. Nie pal się! W sumie to mogłem odpalić. Mogłeś. mogłem, nie zrobiłem tego. Czekaj, ja się patrzę, czy coś tu jest jeszcze przydatnego dla mnie. Nie wiem. Jednego dudala potrzebujemy. A jednego masz? No leży tu, na środku. A. Racja. Dobra, w sumie jakieś jedzonko nam się przyda. O, odbudowa tego zajmie nam trochę. No jakby nie patrzeć. Mam 9 HP! Okej. Ja mam 26 sanity. Okej, widzę, że spider glandów nie mamy. Mamy jedno serducho. Już jedno? Szybko zużywasz. Moja wina, że jestem gorącym tym reniferem. Gorącym reniferem. Jestem gorącym reniferem. Nie ma czerwonych grzybów. Tutaj zostało jeszcze jakieś złoto. Jest jeszcze jakieś złoto, dobra. Jak dodam to tak i tak. Dobra, to zrobię tak. Czemu moja postać się przegrzewasz? Aha, moja postać się przegrzewa. Aha, gorąco jej. Nie mam nigdzie tego lodu. A. Powiedz mi, Chester, czy ty go masz? Mi się skończył. Nie ma. Nie ma. Mi się skończył. To biegnij tu lepiej szybko. Żegnamy panią Asunę. Nie. Dobra, mam serce w razie czego. Nie mam sanity, nie mam zdrowia. Biegniesz do tej bazy czy nie? Żegnamy panią bardzo serdecznie. Nie żegnamy. Szybko. Jednego dudala potrzebuję jeszcze. Nie wiem, czego potrzebujesz? Piosanego kamienia. Ale czego potrzebujesz, żeby... tego, mandrake'a zjedz. Ale i tak muszę przeżyć jakoś. A, bo mam tego w sumie tu. Nie musisz go piec. Nie, chodzi o to, ja się schłodzę tu. A, ale myślałem, że HP nie masz na... A, ty, ja zjem mandrake'a w sumie. Albo nie, jeszcze nie. Dobra, jeszcze nie. Na razie postaram się... 4 liny, masz może troszkę trawy, przyjacielu? Mam 8. Poproszę. Dobrze, już ci robię liny, mój serdeczny kumplu. Proszę, lina dla ciebie. Jedna, mieć 8. Jedna leży tu jeszcze. A. I 2 trawy jeszcze dla ciebie, mój serdeczny przyjacielu. Myślę, że bardzo fajnie, mam akurat 0 sanity. O, widzę, że... Idę pozbierać trawy. Dobry pomysł. Wcale nie zacznę się przegrzewać znowu. Wcale nie. Wcale nie, ani trochę. Gdzie tam? Ale wiecie co? Ja myślę, że najpierw pozbieram trawy. Że to zaraz będzie koniec. Nie serii, nie serii. Ej, wiesz co? To jest jedna trawa. A, okej. A moja postać piecze się już bardzo. Słuchaj, 8 dni mamy, żeby... No żeby przetrwać tak naprawdę przy jednym ognisku. Wszędzie żeś tu trawę pozbierał i tu nie mam nic trawy do zbierania. Moja wina, że już tam trawy nie ma. No nie, moja. No moja na pewno. Dobrze, że się chociaż przyznałeś. Więc na jesień, generalnie na porę jesienną mamy duże plany. Prawda, Krystianie? Jesteś gotów na to, że zginę? Nie. To bądź. To miało być pytanie retoryczne, tak? Włączę to i to, czy to będzie taki zasięg miało? Ty, to ma w cholerę wielki zasięg. Proszę. Ej, i to nawozi nawet. To nie działa. Proszę mnie schłodzić. Ej, to ma w cholernie wielki... O nie. O Boże. No nie chciałbym ci pomóc, ale... Nie mogę. Więc zajmę się gotowaniem dalej. Poproszę noc. Ała. Proszę mnie zdrowia. To mi się nie podoba. Wejdź do tego, może? Namiotu. It's too dangerous right now. Musisz rozpalić w normalnym ognisku. Tak, wiesz co? Jest taki mały problem. Nie mamy czym rozpalić. Weź Chestera. Chestera weź. Już rozpalam. Pali się. A, Chester miał śmieci w sobie, no dobra. Możesz iść spać. Mam 1 HP. To pójdź spać szybko. Nie mogę, bo mnie goni potwór. A, okej, jak się bawisz, Krystianie? Jest zbyt niebezpiecznie. A może zjedz mandrake'a tak szybko? Dobranoc, będzie mnie bił teraz. O, szybko się obudziłem. Aha. Okej, ale dalej nie możesz wstać. Dalej nie mogę. To wiesz co? Muszę się obudzić. O, dobra. Wiesz co? Weź umrzyj sobie już. Albo zabij go. Dobrze ci idzie. Czekaj, ja wiem, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Proszę nie umierać. A. No bo chciałem cię schilnąć. Nie działa. Sam siebie schiluję. Możesz sam siebie. Gratuluję. Ale zapomniałem o tym, że mogę tak robić. Serdeczny przyjacielu, mógłbyś pójść mi po liny z lampką. Serdeczny przyjacielu, słuchaj, wiesz co? Ugotuję się. Nie no, ale teraz no zobacz, na lewo dosłownie, po jedną trawę, dwie. Nie mam latarni, moja latarnia leży tu. No to szybciej no, bo zaraz się... Halo, proszę, proszę dać mi latarnię. Halo, zaprzestać trollowania. Fail na failu. Ile jeszcze tego lata? Połowa? 8 dni. Wiesz co? Jest, nie ma. Wiesz co? Nie ma. Bardziej na lewo? Tak, bardziej na lewo idę. Zaraz zacznie się gotować. Moja kubka zacznie się smażyć. Oh okej, to mnie nie interesuje, ale chyba i dochodzę do miejsca, w którym może być... Tak. Wiesz co? Już po mojej wycieczce, wracam. Halo pan... Zaczyna się dzień, mój serdeczny przyjaciel. Mam 48 stopni, powinienem dobiec. To wszystko jest na kwestii, że powinienem. Ja mam 4 liny. Dobra, już HP mi schodzi. Tak, mam jeszcze potrzebuję 2 lin. Okej, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ale mój kuperek się powoli pali. Więc nie mam zamiaru nigdzie stąd wychodzić. Dobra, zostań tu, ja idę sam. Zostanę. W ogóle zgaszę ognisko. No kradłeś wszystkie trawy, albo się spaliły. Czekaj, cicho bądź. Wydawało mi się. Jeszcze jedna. Wydawało mi się tylko, to na szczęście się tylko... Krystianie, a takie pytanie, przypadkiem jak się nie nawiezie kupą trawy, to ona nie urośnie od razu? Nie. Sprawdzałeś to? Ona się tylko nawiezie. Kurde, faktycznie. Palę się, gorąco w pupę. Palisz się do roboty chyba. Do siedzenia przed moim pięknym ogniskiem. Ja myślę, że powinniśmy pójść sobie do podziemi i tam zamieszkać. Wiesz co, tam też będzie ciepło. Wiem. I tam są jeszcze trzęsienia ziemi. Ale wiesz co? Ja myślę, że musimy między odcinkiem dużo ogarnąć tutaj rzeczy. Proszę mi zostawić tą lodówkę. Przepraszam. Dobrze, i myślę, że w tym momencie jestem w stanie bardzo poprawić swoją sytuację, jeśli chodzi o chłód. Okej, czyli jesteś gotowy na opuszczenie naszego małego gniazdka i pozbieranie na przykład trawy, podstawowych surowców. Przecież mi pupa i tak ten... Wiem, ja będę chodził pewnie. No taki jest plan. Będę musiał pójść po złota trochę. W ogóle kolejny boss, naszym kolejnym bossem jest Bobro Niedźwiedzio Bóbr, czy Bobro Niedźwiedź, który się występuje jesienią. Tak. Jeśli dotrwamy do jesieni. Ja na przykład przez kolejne 7 dni powiem wam, że nie wyjdę od tego ogniska. No to w sumie tyle, dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobał. Zapraszamy na kolejne, jeśli takowe powstaną, jeśli nie zginiemy. Tak. No i trzymajcie się ciepło, no i cześć. Cześć.